To witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że przed półfinałami znowu jest frekwencja. Jedziemy na dwa mecze do Zgorzelca. Na pewno bardzo ciężki rywal. Zawsze to aktualny mistrz Polski. Trzeba pamiętać o sercu mistrza, więc nie będzie łatwo, ale my również mamy wielkie serce do walki i zapraszam do zadawania pytań. Do Państwa dyspozycji trener Donalda Skyris i Michał Nowakowski. Proszę bardzo. Trenerze, jak dużo czasu spędzaliście teraz na treningach, a jak dużo było odpoczynku, takiego łapania koncentracji i przygotowania się mentalnego do tego meczu? How many was practicing and if you compare, it was more practice or more resting and preparing mentally for the game, what you can say about it? I think it was both. We had to give enough rest, but also we had to practice the right way. That means we had to practice really hard to prepare to defend probably the best team in Poland, Turov, who is showing really the best basketball towards the end of the season, all through April and now through the playoffs. They have demonstrated pretty good quality, so we had just enough time to prepare and just enough time to rest. Może odpowiem tak, że potrzebowaliśmy jednego i drugiego, musieliśmy to wypośrodkować. Na pewno potrzebowaliśmy dobrego treningu, ciężkiego treningu, takiego, który nas przygotuje do bardzo ciężkiej batalii z prawdopodobnie teraz najsilniejszym zespołem w naszej lidze. Jest to bardzo ważne, żeby się dobrze do takich pojedynków przygotować, bo Turów już na koniec kwietnia i w pierwszej rundzie playoffów pokazał, że są naprawdę dobrzy i pokazali kawał dobrej jakościowo koszykówki. Więc musieliśmy się dobrze przygotować, ale również musieliśmy dać odpocząć. Myślę, że było wystarczająco dużo czasu, żeby pogodzić jedno i drugie. Jaki mamy argument oprócz tego olbrzymiego serca? What argue we have against Turów except our big heart? What argument? Well, we also have played pretty good basketball and I think it's not by accident that we are still participating in the championship. I think we deserve to be in the top four. So again, Turov, of course, has advantage. And it's not enough just to have advantage. They have to use it. And we have to not let them. To jest tak, że my również cały czas gramy o mistrzostwo, więc również pokazaliśmy dobrą koszykówkę i myślę, że zasłużyliśmy na to, żeby być w półfinałach i dalej grać w tej fazie medalowej. Samo to, że ma się przewagi, nie starcza do tego, żeby wygrać. Również trzeba umieć wykorzystać te przewagi, a my jesteśmy po to, żeby im nie dać wykorzystać tego. So, you know, for sure they are the bigger team, they are the more experienced team, so not many answers do we have, but just to out-hustle them and just to work harder, just to be a little bit luckier than them, and anything can be possible in the end of the game. To jest tak, że na pewno są dobrą drużyną, są większą drużyną od nas, bardziej doświadczoną. Nie mamy dużo więcej przewag niż w tych meczach, mamy kilka może, ale na pewno musimy zagrać naszym zaangażowaniem, musimy jeszcze bardziej się starać niż oni i mieć więcej szczęścia niż oni. I dzięki temu jesteśmy w stanie na koniec meczu mieć sprawę otwartą. And of course Turów is a really sound offensive team with many weapons, so our best way, our best answer is our defense. I to jest tak, że Turów jest na pewno zespołem, który ma najwięcej broni w ataku. Na pewno najlepszy gra atak, a naszą najlepszą odpowiedzią na to będzie nasza najlepsza obrona. Punktem wyjścia, jakby do patrzenia na tę rywalizację na graczami Turów, Zgorzelec jest ten mecz, który odbył się pod koniec sądy zasadniczej, gdzie Turów już tutaj pokazywał swoją siłę. Jakie błędy popełniliśmy wtedy i czego trzeba się ostrzegać? Na przykład w tym meczu, żeby ograć w Zgorzelec. One of the things that we can compare is our game against Turów at the end of the round. And what you think, what mistakes we done
in this game that we lost it and what we have to avoid it to win the games. Well, for sure they overpowered us in the paint. They won all the positions. They made all the good passes inside. Scored a lot of points, you know, under the basket and from the free throw line. So basically, they had a more aggressive style of play, and we need to be able to match this kind of game and to stop the inside game first of all. And if they will shoot an excellent game from outside, we will have a tough point. So basically, we just have to be tougher defense imposed. To jest tak, że w tym meczu w Słupsku mieli dużą przewagę blisko kosza, pod koszem na tak zwanym poście. Jeżeli udawało im się podać łatwo do środka, a to było tak w tym meczu, no to jest ich ciężko zatrzymać. Na pewno musimy właśnie ograniczyć ich tą grę blisko kosza. Musimy zagrać twardo, nie pozwalać im do tych łatwych podań. Jeżeli będą trafiać na dobrym procencie z dystansu, no to będzie nam ciężko wygrać, ale na pewno musimy zagrać bardzo twardo w obronie. Do you believe that the team can win and go to the final? There is such a scenario and we just have to find it. Jest taki scenariusz, a my po prostu musimy go znaleźć. Dobrze, to Michał Nowakowski. Jak się czujesz przed półfinałem? Myślisz, że przyjdzie ta twoja słynna forma, rzut o 3, bo na razie jest troszeczkę w kratkę. To nie jest twoja wina, bo nie chcesz trafiać, tylko nie zawsze wychodzi. Znaczy, bardzo się cieszę, że jestem w półfinale. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do finału. Mam nadzieję, że będzie to wielki finał, a nie malutki finał pocieszenia. A co do formy rzutowej, są dni takie, kiedy się trafia, są dni takie, kiedy się nie trafia. Szczególnie było to widać w pierwszym meczu ze Śląskiem Wrocław, gdzie już praktycznie rzutu nie mogłem trafić, z otwartych na pozycji, a w następnych dwóch meczach już trafiałem, więc liczę na to, że te lepsze dni będą akurat z Gorzelcu i akurat znowu się odblokuje u nas na gryf i będzie 3-0. A jaka jest atmosfera w drużynie? Wszyscy są podekscytowani, bo większość chłopaków jeszcze nie miała okazji grania w półfinale, więc to dla nich też jest coś nowego. Zwykle z Czarnym kończyliśmy grę na ćwierć finale, czy rok temu po dramatycznych bojach z Treflem, czy dwa lata temu z Stelmetem, więc wszyscy są podekscytowani. Jest z nami Jared, Drago, którzy są najbardziej doświadczeni. Rozmawiamy dużo na ten temat, że jak doszliśmy do półfinału, to fajnie byłoby zrobić krok, bić się na maksa i postarać się wejść do finału. To, że jesteście o jeden krok od finału, dodatkowo mówili... Bardzo, tak jak mówię, nigdy większość z nas nigdy nie była tak daleko, tak blisko celu, więc jesteśmy naprawdę bardzo zmotywowani do tego, żeby osiągnąć w tym roku naprawdę duży sukces. Zostawimy serce, płuca, będzie krew, będzie pot na parkiecie, żeby tylko wejść do finału. Będzie 3-0? Oby tak. A czego najbardziej się boicie przed tymi dwoma spotkaniami? Twardej gry w ataku Turowa. Tak, oni niestety, tutaj pan wcześniej zadał pytanie, że Turów pod koszem naprawdę wygląda silnie. I będziemy chcieli ograniczyć to, żeby jak najmniej udawało im się zdobywać łatwych punktów spod kosza, żeby każdy rzut był wymuszony, żeby był rzut tam przez ręce, żeby było naprawdę ciężko im oddać, wyjść do rzutu. Więc jeżeli zatrzymamy to powinno być o kilkanaście procent lżej, ale to jest Turów, to u nich naprawdę jest to zespół klasowy. Naprawdę będzie ciężkie mecze, ale myślę, że pokazaliśmy ze Śląskiem Wrocław, że naprawdę w ciężkich meczach i tak dajemy radę, więc liczę, że teraz może będzie podobnie. Michał, a nie uważasz, że właściwie najważniejszy psychologicznie jest ten pierwszy mecz? Na pewno, bo już ustawi jakiś tam sposób drużynę, która będzie miała bliżej dwa kroki do celu, która będzie musiała wykonać jeszcze trzy i odrobić tą stratę, na pewno, więc pierwszy mecz otwarcia będzie ciężki. No myślę, że będzie to bardzo brudny mecz, nie będzie to piękna koszykówka typu, że jakieś będą piękne zagrania, tylko po prostu będzie walka, będzie dużo fauli, będzie dużo agresji, będą może przepychanki, więc my jedziemy tam bić się i wygrać pierwszy mecz, na pewno. Jakieś niespodzianki coach przygotował taktycznie? Have you prepared some surprises for Turów tactically? Surprises, oh yeah. Good smile. Oh yeah. Tak, tak. Yeah, you know, we prepared against a hard game and
against a good team, but the pressure is on Turov. They're the defending champions, they're the favorites, they're playing at home, and we just have to come and do our best game and see who wins in the end. To jest tak, że to jest pierwszy mecz półfinałów, presja ciąży na drużynie z Turowa. Oni grają u siebie, grają przed własną publicznością, oni bronią tytułu, więc oni mają tą presję, a my po prostu musimy wyjść i zagrać nasz najlepszy mecz. Prosto. You don't have to do it. You can do it.